Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Wokusia. Trzymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w kolejnym odcinku konglomeratu podcastowego. Dzisiaj jest ze mną Jerry. Witam ciebie, Jerry. Witam cię, Mando. Witam wszystkich słuchaczy. I dzisiaj porozmawiamy sobie o 11. sezonie serialu Doctor Who. Dzisiaj będziemy kontynuować coś, co zaczęliśmy kilka miesięcy temu. Wtedy nagraliśmy pierwsze wrażenia z odnowionego serialu, z nową 13. panią doktor i z nowym showrunnerem, z nową ekipą tworzącą serial. Dzisiaj przyszedł czas na podsumowanie. Serial zakończył się niedawno. Właściwa jego część 10-odcinkowa zakończyła się 9 grudnia. Już kilka tygodni temu, natomiast w styczniu emitowany był jeszcze odcinek specjalny, noworoczny, który w zależności od miejsca przypisywany jest albo jako numerowany jest albo jako 11 odcinek 11 sezonu, albo zerowy odcinek 12 sezonu. Bardzo często te odcinki świąteczno-noworoczne to są już zerówki kolejnych sezonów i temu odcinkowi oczywiście też się przyjrzymy. Co istotne, dzisiejszy podcast tradycyjnie, jak to w takich przypadkach bywa, będzie raczej kontynuacją tych pierwszych wrażeń, także jeśli chcecie mieć jakąś spójną wizję tego, jak my oceniamy dany produkt, to odsyłamy do tamtego podcastu. Tutaj raczej będziemy się do tego odnosić i uzupełniać i myślę, że przejdziemy też mniej więcej podobnym planem będziemy szli, czyli to, jak ostatecznie podobała nam się pani doktor, jak ostatecznie podobała nam się ekipa i jej towarzysze, jak oceniamy serial całościowo i jego nową formułę, ale bez jakiegoś skupiania się, bez przechodzenia przez kolejne odcinki. No i na sam koniec kilka zdań o tym odcinku specjalnym noworocznym. Okej, czyli zaczynamy standardowo. Jodie Whittaker, czyli nowa pani doktor. Coś z jednej strony kontrowersyjnego, z drugiej coś, co miało sprawić, że ten serial będzie odświeżony, bardzo nowy, wejdzie gdzieś tam wielkimi krokami w nową erę tego serialu. Jak podobała ci się ta postać w jej wykonaniu, jak podobała ci się jej interpretacja tej postaci? To całościowo podobała mi się bardzo. Moim zdaniem to po tych 11 odcinkach już myślę, że możemy mówić o tym, że to był castingowy strzał w dziesiątkę, dlatego że w mojej ocenie ona świetnie odgrywa czy wciela się w postać. My żeśmy po tym pierwszym odcinku trochę mieli obaw, bo ona tam momentami tak szarżowała dosyć mocno, ale to też jakby żeśmy właśnie w nawiązaniu do tego, co tam mówimy, żeśmy się zastanawiali, na ile to jest kwestia tej regeneracji i tego, że właśnie te pierwsze odcinki po regeneracji, one często są takie jeszcze dyskusyjne w kontekście tego, jak aktor, a w tym przypadku aktorka, z rolą sobie radzi. I o ile jeszcze ten drugi odcinek sezonu nie do końca mnie do niej przekonał, to im dalej, tym lepiej i naprawdę całościowo uważam, że to się udało po prostu. I tutaj abstrahując od wszystkich durnych kontrowersji, że mamy doktora kobietę, to uważam, że po prostu Jodie Whittaker jest świetnym doktorem. Świetnie sobie tutaj radzi z różnymi wersjami jakby doktora, czyli i tymi takimi bardziej, że tak powiem, potężnymi, i tymi gdzieś tam żartującymi, i tymi, który jest nieco taki szalony, czy gdzieś tam, wiesz, spotyka się z jakimiś dziwacznymi stworami, potworami i tak dalej. No tutaj mieliśmy bardzo, bardzo różne odcinki, w sumie jak standardowo w przypadku doktora Who, i myślę, że ona miała okazję się wykazać właśnie różnymi niuansami w wykreowaniu tej postaci, i dla mnie naprawdę całościowo to bardzo, bardzo, bardzo dobrze się sprawdziło.
Ja mam bardzo podobnie. Po tym pierwszym odcinku zrobiłem sobie długą przerwę, bo nie oglądałem tego serialu na bieżąco. Obejrzałem go tak prawie, że na raz, gdy już się skończył, łyknąłem sobie te 10 odcinków i jestem absolutnie kupiony. Jestem zauroczony w tej postaci. Uważam, że ona świetnie, doskonale się sprawdza w roli doktora, zarówno wizualnie, jak i to, co ma do odegrania. Przy czym, tak jak z wszystkim, co powiedziałeś, się zgadzam, tak i do tego będziemy się odwoływać często. Ten 11 sezon jest taki, takim naprawdę miękkim startem, lekkim. Te odcinki są bez jakiegoś globalnego wielkiego zagrożenia i jeśli czegoś mi zabrakło na razie w tej roli, to właśnie tych takich wzniosłych, wielkich scen, wielkich momentów. To jest zarówno na plus, jak i na minus, bo wiele osób narzekało, że Moffat zbyt często gdzieś tam daje doktorom te wiesz, problemy na skalę gigantyczną, ale na chwilę obecną doktor trochę jest, ciężko powiedzieć, może nie centralną postacią, to za dużo powiedziane, bo ona jednak jest osią tego serialu, ale mimo wszystko dla mnie jeszcze po tych 11 odcinkach czekam, aż dadzą jej te kilka takich wielkich ról, kilka takich wielkich monologów, które zazwyczaj, wiesz, gdy doktor wygłasza, gdy czujemy ten bagaż jego doświadczeń, te wszystkie lata, które on przeżył, to wszystko, co on przeżył w kilku zdaniach umieszczone, to człowiek ciary jakieś tam ma. To często te taki jeden monolog wygłoszony w kierunku jakiegoś łotra, złoczyńcy sprawia, że my, wiesz, siadamy na krześle ze szczęką na podłodze. Ona tego nie miała jeszcze. Ona na razie te odcinki miała takie lekkie. Jest fajna jako ta postać, ja naprawdę ją kupuję całkowicie, ale mam nadzieję, że w kolejnych sezonach trochę to się rozwinie w tym kierunku, że zobaczymy ją jako takiego wielkiego doktora. Powiedzmy, ten odcinek noworoczny tam dawał zalążek tego, ale to na razie taki drobny obiazg był tylko. Wiesz co, tutaj jeżeli chodzi o te takie wielkie monologi, czy to, że my byśmy poczuli, że ta postać ma ten bagaż doświadczeń, to wydaje mi się, że mimo tej mniejszej skali, bo to jest bezapelacyjne, to wydaje mi się, że to w tym serialu gdzieś tam było przemycane. Mieliśmy takie odcinki, gdzie doktor, nie wiem, nawiązywała do tego, że nie wiem, spotyka się z jakąś tam rasą po raz pierwszy, na przykład mimo tak właśnie wielu lat doświadczeń. Mieliśmy ten wątek jakiejś takiej, nie wiem, czy jaźni, czy czegoś takiego, jakiegoś równoległego wszechświata. Jeden z ostatnich odcinków. No gdzie... tak, ale to są, wiesz, to są takie drobiazgi, to są elementy, które nam mówią to, co my wiemy, a mi chodzi o to, że doktor mówi trzy zdania i po prostu gwiazdy niemal gasną. Aha, okej, rozumiem, o co ci chodzi. Widać tę potęgę, że on, wiesz, zwraca się samą wypowiedzią, niszczy w zasadzie przeciwnika, który w tym momencie staje się pionkiem. Poprzedni doktorzy mieli takie momenty, takie chwile i czekam, aż ona będzie miała. Chcę zobaczyć ją w tej roli, bo na razie ją widzę po prostu jako obserwatora, który bawi się na kolejnych światach. A druga rzecz, która... To ciężko powiedzieć też, czy to jest minus. Chyba nie, no ale... I tutaj przejdę do towarzyszy. Ja po tym jednym sezonie, pomimo tego, że polubiłem tę bandę i okej, naprawdę fajnie się to ogląda, to nie czuję jakiejś więzi pomiędzy tymi postaciami. Na przykład gdyby któryś z tych bohaterów odszedł w którymś momencie, to ja bym się tym chyba nie przejął. Ogólnie ten serial, ten sezon, bo tutaj mamy trójkę towarzyszy, to jest Jess, Graham i Ryan. I on się, powiedzmy, skupia mocno na relacjach pomiędzy nimi, czyli tam Graham musi pogodzić się ze śmiercią swojej żony, czyli babci Ryana z pierwszego odcinka, i on się na etapie tych 10 odcinków jakoś tam z tym oswaja, z tym godzi. Dodatkowo mamy relacje pomiędzy Ryanem i Grahamem, czyli dziadkiem i wnukiem takim przyszywanym, i oni też muszą sobie to jakoś ułożyć i przez te 10 odcinków sobie układają. Dodatkowo mamy relacje między Ryanem a jego ojcem, który opuścił
puścił go w dzieciństwie i on sobie to musi ułożyć. Jasmin, która ma jakieś tam relacje ze swoją rodziną, też gdzieś tam na etapie sobie to układa. Dodatkowo oni oboje gdzieś tam z wątkami dyskryminacji rasowej czy dyskryminacji płci sobie muszą poradzić i cały ten sezon kula się tym. Okej, to jest dla mnie fajne. Mi się to całkiem przyjemnie śledziło. Ja polubiłem te postaci i wątki pomiędzy nimi były dla mnie ciekawe i te rozwiązania pomiędzy nimi, ale doktor tu jest jakby tak na doczepkę. Nie czuję żadnej więzi pomiędzy nimi a doktorem, poza tym, że sobie się fajnie bawią i sobie przeżywają przygody. Ja tak jak mówię, nie twierdzę, że to jest jakiś wielki minus, bo na przykład w poprzednim sezonie, gdzie mieliśmy tą nową przyjaciółkę Bill i poprzedniego doktora, ja tam w ogóle nie czułem żadnej więzi, a twórcy próbowali mi wmówić, że ta więź istnieje i ona jest tak silna, że w ogóle nie wiadomo, że wiesz, przerasta wszelkie poprzednie więzi, że to tam jedna z najważniejszych towarzyszek doktora jest i ludzie to kupowali i ludzie bardzo lubili Bill. Ja byłem wyjątkiem tutaj, powiedzmy, od tej reguły, także dużo bardziej wolę coś takiego, gdzie śledzę sobie przygody, zabawę i nie wmawia mi nikt, że to jest coś ważnego na razie, póki to się nie przerodzi w coś ważnego, ale no właśnie, no mimo wszystko przyzwyczaiłem się, że ta relacja jest trochę silniejsza, trochę ważniejsza, ale te postacie polubiłem bardzo, także to jest też na plus. Wiesz, to jest z tymi postaciami, to trochę mam tak, że ja je polubiłem, mi się ta ekipa podoba, ja się zgadzam z tym, co mówisz, że tutaj oni bardziej są jako tacy towarzysze w podróży, ale no to jest, wydaje mi się, ze specyfika trochę tego sezonu, który właśnie przez tą mniejszą skalę jest bardziej takim sezonem z przysłowiowym, nie wiem, potworem tygodnia czy sprawą tygodnia, z jakąś kolejną wycieczką i tak naprawdę tutaj właśnie wydaje mi się, że przez relatywne niewielkie zagrożenie poza, można powiedzieć, tą klamrą w postaci pierwszego i ostatniego odcinka, no to tutaj można by było zamienić te postaci praktycznie biorąc na kogo innego, przy czym ja trochę inaczej patrzę jakby na tą całą trójkę, dlatego że to, co poruszyłeś, czyli wątek Grahama i Ryana, to jest coś, co tak naprawdę stanowi w mojej ocenie jakby pewną oś tego całego sezonu. W tym sensie, że jak się spojrzy, wiesz, na to, co tutaj mamy fabularnie przez te 10 czy 11 odcinków, to tak naprawdę właśnie nie ma żadnego jakiegoś takiego metaplotu przez te 10 odcinków, jak to w niektórych sezonach bywa, jakiegoś takiego nadrzędnego przeciwnika, do którego wracamy na przykład. Nie ma jakichś takich wątków przechodzących z odcinka na odcinek, poza właśnie relacją Grahama i Ryana, bo celowo tutaj pomijam Jasmine Khan, dlatego że to jest postać, której paradoksalnie jakby ją wyciąć w zasadzie z całego sezonu, to poza wycięciem jednego odcinka, który jest związany stricte z nią, to ja myślę, że w ogóle byśmy tego nie zauważyli. W tym sensie, że wiesz, tutaj ona jest zupełnie na doczepkę do całej tej ekipy, nie? Bo tutaj Graham i Ryan nie dość, że mają jakby swoje wątki właśnie, to co wspomniałeś, wątek babci, ten wątek swojej relacji, czy jeszcze relacji z ojcem Ryana, i to jest wszystko jakby konsekwentnie rozwijane, podbudowywane i tak dalej, z odcinka na odcinek widzimy, jak te postaci się zmieniają, jak ich relacja się zmienia, o tyle po prostu, no, Jasmin jest przy nich i tak, wiesz, no, jest, bo jest, no, na ten moment nie za bardzo rozumiem, co tak naprawdę ona robi w całej tej ekipie. W tym sensie, że wiesz, że ja na początku, kiedy ona się pojawiła, myślałem, że to będzie, nie wiem, wątek jakoś rozwijany pomiędzy nią a Ryanem w jakiś sposób, no bo mieliśmy ten... No, to ten, tak wyglądało. Ten, tak, bo mieliśmy te nawiązania tam, dużo oni się znają ze szkoły i tak dalej i nawet mi nie chodzi o to, że to zrobią z tego jakiś tam wątek romantyczny, tylko po prostu, wiesz, zakładałem, że może gdzieś tam w którymś momencie wyjdzie coś, że nie wiem, jakaś jest podbudowa pomiędzy nimi. A tak naprawdę, no, o ile tych panów naprawdę przyjemnie mi się śledziło, to z Jasmin mam tak, że aktorsko fajnie, ta postać jest sympatyczna i tam czasem ma nawet coś do zrobienia w całym serialu, ale tak jak mówię, no, nie za bardzo widzę po prostu, dlaczego się zdecydowano na trójkę bohaterów, bo
No bo mogli zadowolić się tak naprawdę tą dwójką i też by to starczyło tak naprawdę. Ja się zgadzam, bo na samym początku też odniosłem takie wrażenie i to ja akurat konkretnie, że to będzie romans pomiędzy nimi, że to będzie wątek romantyczny. Natomiast po tych 10 odcinkach już myślę, że to raczej nie ma szans w tym kierunku pójść, bo ja już tu kompletnie nie czuję chemii pomiędzy nimi. Jasmin miała te kilka scen, tak jak mówisz, jeden odcinek był konkretnie o jej babci, o przeszłości jej babci, wcześniej ten odcinek o pająkach, jego akcja rozgrywała się częściowo w jej domu, poznaliśmy jej rodzinę i tam relacje pomiędzy nią a siostrą i nią a ojcem, ale to były taki dodatek, takie pierdoły, rzecz nieistotna dla całości. No i powiedzmy w odcinku Roza, czyli w tym o początku rewolucji czarnoskórych, ona... jakiś tam miała wkład w to, że w ten taki wydźwięk kobiecy tego sezonu, tak, ona, tak. To, że jest kobietą, szefową policjantką, a teraz tutaj została zdegradowana nagle do roli trochę zwierzęcia, to się przebijało, ale to są takie mikroelementy, to tak jak mówisz, to nie ma żadnej na razie, nie widać żadnej głównej myśli przewodniej, faktycznie, ja tu się z tym wszystkim zgadzam, ona jest tak trochę na doczepkę do tej ekipy. Tym bardziej, że nawet jak mówisz o tym odcinku Roza, to wiesz, to jest trochę też tak, że mając doktora, który jest kobietą w tych latach tam 50. czy 60. w tym konkretnym odcinku i mając Ryana, który jest czarnoskórym też w tym samym okresie, to tak naprawdę to nawet z tej perspektywy, to wiesz, to tak jak się zgadzam, że tam pojawił się jakiś wątek właśnie wokół niej, to tak naprawdę też właśnie te dwie wymienione przeze mnie wcześniej postaci, one można powiedzieć spełniały podobną funkcję, nie? W kontekście fabuły i wydźwięku odcinka. No ale no zobaczymy, no być może jest jakiś pomysł, co z tą postacią zrobić w przyszłości, no i zobaczymy, jak to się wszystko będzie rozwijało. Tym bardziej, że no też z perspektywy tej relacji na linii Graham-Ryan, to można powiedzieć, że no tutaj też w ogóle twórcy no będą mieli jakieś określone zadanie na przyszły sezon, no bo tutaj ten odcinek noworoczny nam puentuje cały ten wątek, czy całe te wszystkie wątki wokół tego się toczące i tak naprawdę no stoimy z perspektywą taką, że jakby nowy sezon to będzie dla tych bohaterów wszystkich zupełnie nowe otwarcie, nie? I tak naprawdę no będą musieli napisać dla nich jakieś dodatkowe nowe historie, dodatkowe nowe wątki, żeby to było interesujące. Tak jest, bo z wszystkim tutaj już się pogodziliśmy, wszystko zamknęliśmy. No mam nadzieję, że kolejny sezon rozpocznie jednak jakieś budowanie historii wielowątkowej, bo tak jak mówiliśmy w pierwszych wrażeniach, że to jest bardzo mocny, nie tyle, że reset, restart, coś takiego, no, nowe otwarcie dla powiedzmy nowych widzów, no to okazało się, że faktycznie ten pierwszy sezon był taki mega bezpieczny. Tutaj jak sobie przypomnę na przykład poprzedni tego typu reset na etapie przejścia z czwartego do piątego sezonu, gdzie Steven Moffat zasiadł za sterami, to mieliśmy sytuację całkowicie odwrotną. Ja pamiętam, że na etapie piątego sezonu, pomimo tego, że bardzo polubiłem nowego doktora, pomimo tego, że zakochałem się w jego towarzyszce i do dziś uważam, że to jest chyba moja ulubiona towarzyszka doktora, to on był tak pogmatwany, tak skomplikowany, że jak ja dobrnąłem do finału piątego sezonu, a nie była to wcale łatwa droga, zastanawiałem się, czy oglądać dalej. No, w tym przypadku mamy coś zupełnie innego. Ten sezon jest mega lekki, jego formuła jest tak jak mówisz, bez żadnego głównego wątku i w zasadzie mamy co tydzień potwora tygodnia, co tydzień zamkniętą jakąś historię, jakąś kolejną przygodę. To dla bardzo wielu widzów było minusem, bo wiesz, no jednak te kilkanaście sezonów, a szczególnie ostatnie sześć, przyzwyczaiły nas do tego, że każdy kolejny sezon ma jakieś dno, ma jakąś historię, która cały czas przebija się na powierzchnię i buduje nam jakąś opowieść. Tutaj tego w zasadzie nie ma, przy czym ja stoję...
gdzie indziej niż większość fanów, bo mnie się ten sezon naprawdę bardzo podobał. Jak sobie patrzę teraz na listę odcinków, to kurczę, ja nie widzę słabego odcinka. Wszystkie te odcinki mi się podobały. Niektóre mniej, niektóre bardziej, ale nie było takiego odcinka, który by mi się nie podobał. A na przykład pamiętam, że z innymi doktorami to też wcale nie było tak, wiesz, to się po czasie pamięta tylko tę linię fabularną, a zapominamy o tych zapychaczach, a poprzednie sezony miały też mnóstwo zapychaczy. No pytanie, jak to będzie z tym sezonem, czy nie będzie tak, że ja go niedługo faktycznie zapomnę przez ten brak linii jakiejś głównej, fabularnej. Nie wiem, jak ty odebrałeś tą nową formułę tego serialu, inną troszkę. Wiesz, to jest trochę tak, że tak jak wielokrotnie o tym rozmawiamy przy różnych podcastach, ja akurat na ten konkretny serial patrzę z zupełnie innej perspektywy niż ty, no bo ja go znam relatywnie mało. Natomiast zaczynając od tego wątku fabularnego, to jest tak, że to, co wspomniałeś, że wielu fanów uważa, że ta lekkość i ta formuła właśnie zamykania się w pojedynczych odcinkach jest bardzo dużą wadą tego sezonu, to wydaje mi się, że to też pokazuje, jak każdy fandom ma problem ze swoim ukochanym dziełem, bo przecież od lat ja mam wrażenie, że wszyscy narzekali, że Moffat już tam po prostu przesadza, że ciągle cybermeni, ciągle dalekowie, ciągle zagrożenia na skalę galaktyczną i tak dalej, że coś by się przydało świeżego, coś nowego. Dostaliśmy coś innego, no bo tak było, i teraz tak było. Tak narzekali. I wszyscy teraz nagle narzekają, że ale gdzie właśnie to zagrożenie na skalę światową i tak dalej, i tak dalej. Ja się w pełni zgadzam, że to jest bardzo taki bezpieczny sezon i to jest, czy to może być moim zdaniem problem. Ja troszeczkę miałem na początku problem z tym sezonem, dlatego że ja go oglądałem tak naprawdę w dwóch turach. Dlatego że obejrzeliśmy ten pierwszy odcinek i później z poślizgiem BBC First bodajże zaczęło puszczać Doktora w tak po dwa odcinki i ja sobie gdzieś tam te wszystkie odcinki nagrałem i obejrzałem to tak, że usiedliśmy chyba później, obejrzeliśmy do piątego włącznie na jedno posiedzenie i resztę na drugie posiedzenie. I to, że jest taka formuła na zasadzie właśnie sprawy tygodnia, to jest pewien problem, bo właśnie naprawdę te odcinki szybko uciekają z pamięci. Wydaje mi się, że za rok, dwa to będzie tak, że będziemy pamiętać parę takich odcinków wybijających się, jak chociażby ta wspomniana przez ciebie Roza. Będziemy pamiętać na przykład ten odcinek w Indiach właśnie z babcią Jasmin Khan. Pewnie ktoś jeszcze będzie miał jakiś swój ulubiony odcinek, czy jakiś bardzo charakterystyczny, nie wiem, mi się na przykład ten z Wiedźmami podobał bardzo, super, i też gdzieś fajnie. Tam on ze mną pozostanie. I tak wiesz, ja też uważam, że nie ma tutaj takiego wyraźnie odstającego, słabego odcinka, tylko po prostu, wiesz, taka formuła sprawy tygodnia powoduje to, że ten sezon całościowy jest taki letni, jak ja to mówię, nie? Że wiesz, że jakby nie ma czegoś takiego fabularnie, co by nas bardzo mocno sponiewierało, co byśmy, wiesz, z opadem szczęki siedzieli i mieli poczucie, że obcujemy z czymś wyjątkowym. No to są po prostu sympatyczne, fajne odcinki. Przy czym wiesz, dla mnie to też nie jest problem jakby z dwóch powodów. Po pierwsze, tak jak żeśmy rozmawiali o tym już w pierwszych wrażeniach, no ten sezon miał być takim otwarciem przede wszystkim też na nowego widza. I wydaje mi się, że takie odcięcie się wyraźne od Moffata było potrzebne, no bo jednak po prostu ta skala zagrożenia i to, co było w tych ostatnich sezonach właśnie z Capaldim, to powodowało, że Doktor się zrobił momentami serialem takim no, hermetycznym. No nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale w sumie może tak, że wiesz, że było bardzo dużo nawiązań właśnie do tych wcześniejszych sezonów, multum tych postaci wracało. Ja jak nie oglądałem właśnie na przykład tych sezonów sprzed Capaldiego, to momentami to miałem problem, nie, że wyskakiwała mi jakaś postać, gdzie widzę, że ona ma podbudowę z iluś tam sezonów, że ona ma jakąś rolę w serialu, a ja do końca nie ogarniam na przykład właśnie na czym ta
jej relacja na przykład z doktorem się zasadza. A tutaj wydaje mi się, że po prostu twórcy sobie postawili za cel takie miękkie otwarcie, żeby wprowadzić nowych widzów, i od tego kolejnego sezonu myślę, że to już będzie znowu inny serial, inny sezon. I to jest pierwsza kwestia, dlaczego mi się to podoba. A druga kwestia jest też taka, że ja jako ten widz, który właśnie nie ma, wiesz, 10, 12, 15 sezonów doktora za sobą, no to jest trochę też tak, że jak ja przez lata oglądałem doktora takimi wyrwanymi odcinkami, na zasadzie, że wiesz, że ktoś mi polecił, albo jest fajny horrorowy Midnight na przykład, nie, to sobie obejrzałem, czy obejrzałem sobie odcinek z Aniołami, czy jakiś obejrzałem odcinek świąteczny, to ja też trochę patrzę na doktora właśnie jako taki serial, który jest takim serialem, wiesz, przygodowym, z takim odcinkiem ze sprawą tygodnia, nie? Że wiesz, oczywiście dla fanów tych takich wiernych, którzy oglądają odcinek po odcinku, no to pewnie dla nich właśnie ta sprawa tygodnia ma mniejsze znaczenie, ale właśnie ja bardziej mimo wszystko traktowałem doktora jako taki serial, właśnie taki, wiesz, lżejszą przygodówkę, nie? Więc dla mnie właśnie taka formuła, jaką tutaj dostaliśmy, była w porządku. Przy czym, jakby wracając do początku swojej wypowiedzi, ja rozumiem, że dla wielu fanów może to być problem. Ja z tym nie mam problemu, bo bardzo lubiłem sezony z Davidem Tennantem, a one w zasadzie takie były. Okej, no tam były jakieś też, czy to Dalekowie, czy Cybermani, te główne wątki, ale one nie były tak popieprzone, jak to, co się działo później. Sezony z Kapaldim dla mnie i tak nie były jeszcze aż tak pojechane, jak te z Mattem Smithem. Może to jest kwestia tego, że wtedy mieliśmy taki przeskok. Może teraz, jakbym wrócił do tych konkretnych sezonów, to stwierdziłbym, że nie było aż tak źle, ale pamiętam, że dla mnie to była masakra, to co tam Moffat powymyślał, a ogólnie no taka jest tendencja w dzisiejszych czasach, że procedurale uważa się za przeżytek, za dinozaura, za seriale dawnej epoki, do których nie powinno się wracać. Wielokrotnie taka formuła zabijała seriale, bo widzowie oczekiwali czegoś innego, nie oczekiwali procedurala, nie chcieli sprawy tygodnia, a coś takiego dostawali i to ich zaskakiwało. Ja tutaj nie mam problemu. Przez 10 odcinków naprawdę bardzo mi się podobało, że nie dostaliśmy żadnego odcinka z Dalekami i nie dostaliśmy żadnego odcinka z Cybermanami. Nie przypominał sobie takiego sezonu w tym całym nowym Doktorze Who. Nie pamiętam, czy w ogóle był taki sezon, a jeśli... No pewnie tak, pierwszy sezon, chociaż niekoniecznie. Nie pamiętam. A jeśli był, to bardzo, bardzo dawno temu. I ja się bardzo z tego cieszyłem, że dostaliśmy różne sprawy, jakieś nowe, całkowicie nowe. Oczywiście klimatem czasami wpisujące się jak najbardziej w ten serial, ale na przykład realizatorsko całkiem nieźle wykonane wielokrotnie. Bo okej, mieliśmy te gigantyczne pająki, chociaż one i tak wyglądały nieźle w porównaniu z tym, co tam, nie wiem, pierwszy sezon na przykład nam serwował tego serialu, ale oglądało się mi to przyjemnie i... Ale, no tak jak mówię, no czekam, aż mam nadzieję, że 12 sezon jednak wróci do niektórych wątków, jednak wróci na te poprzednie tory i myślę, że ten noworoczny odcinek trochę może nam to sugerować, że tak będzie. Aczkolwiek jeszcze zanim do niego przejdę, jedną rzecz bym chciał poruszyć, bo mówiliśmy o tym, rozmawiając o pilocie, wtedy narzekaliśmy, że tutaj doktor czasami zachowała się nie tak w końcówce, wydawało nam się, że ona zabija tę postać i to nam nie grało, a druga rzecz, ja przynajmniej krytykowałem śmierci w pilocie, uważałem, że one są dziwne, gdzieś tam właśnie ta śmierć babci i pamiętam, był taki starszy pan, on był ochroniarzem w jakiejś firmie i my go poznaliśmy jako człowieka, który chyba rozmawia przez telefon ze swoją wnuczką, a za chwilę ginie i to mnie wtedy, to mi się nie podobało, że poznajemy jakąś postać poboczną, dają nam jej podbudowę i to jako tutaj kochającego dziadka, a za chwilę nam go zabijają, to mi kompletnie nie pasowało do tego serialu i przyznam, że kilka razy w tym sezonie miałem też coś takiego. Najbardziej to chyba było widoczne w odcinku Kerblam, gdzie poznajemy faceta, który układa paczki, pracuje w tej korporacji, w tej wielkiej firmie i
I dokładnie ta sama sytuacja. On opowiada, że ma córkę gdzieś tam na którymś piętrze, że dla niej to wszystko robi. Pokazuje naszyjnik, który dostał od niej z napisem tata w serduszku, a za chwilę on umiera. I podobna sytuacja z bohaterką też w tym samym odcinku, która opowiada tam, że nigdy nie dostała prezentu, że całe życie tutaj pracuje i ona też umiera. Fakt, że jej śmierć jest trochę bardziej tam podbudowana fabularnie. Okazuje się, że jej śmierć miała wpłynąć na coś, ale to mi tak nie do końca tutaj grało. I potem przyszedł odcinek noworoczny, gdzie też na samym początku poznajemy parę, która w Sylwestra pocałowała się, planują randkę i za chwilę do czegoś dochodzi i mówię, kurde, no zrobią znów to samo, znów za chwilę zabiją mi postać, którą ja już polubiłem na starcie, nie? Bo wiesz, bo ja lubię takie odcinki, gdzie ktoś ginie. Tak jak na przykład ten odcinek o Pakistanie, o babci Jasmin, gdzie wiemy, że to się nie może dobrze skończyć. Oni robią, co mogą, żeby to się dobrze skończyło, ale niestety jest takie przeznaczenie, to wszystko już zostało napisane, to musi się wydarzyć. Ja lubię coś takiego, ale ten sezon kilka razy mi zaserwował coś takiego, coś odwrotnego, że nie, że ja jakoś się tym przejmuję, tą losem tej postaci, tylko ja poznaję postać, zaczynam ją lubić, a ona mi umiera nagle i to mnie kilka razy w tym sezonie wybiło, chociaż sam sezon stara nam się sugerować wielokrotnie to pacyfistyczne nastawienie doktor, bo ona tam, są dwie sytuacje, gdzie ona nie uznaje broni, mówi, że nie można strzelać. Mamy nawet ten odcinek z pająkami, gdzie każdy zdrowomyślący człowiek biegałby z miotaczem ognia i zabijał je wszystkie, a ona to nie, że to żywe istoty, nie można ich zabijać, nie? A za chwilę nam ginie jakaś fajna postać, którą dopiero poznaliśmy. Dowiadujemy się, że to jest, kurde, kochający, fajny ojciec, który zachorowuje się dla swojej córki. Pach, umierasz, nie? Tak nie wiem. Mimo wszystko po całym tym serialu, chociaż to są drobne elementy, to na minus ode mnie. Wiesz co, ja się tutaj w pełni zgadzam, więc do tego elementu tu zbyt wiele nie dodam. Natomiast wydaje mi się, że to jest kwestia czegoś takiego, że tutaj w paru miejscach ja mam wrażenie, że scenarzyści w ogóle albo trochę szli na łatwiznę, albo coś zrobili właśnie przyciężko. I tu jest albo wątek tych śmierci, bo to jest taki, wiesz, jak to się mówi przysłowiowo, kobieta w lodówce, czyli wiesz, śmierć bohatera czy bohaterki, która ma popchnąć nam fabułę do przodu i tutaj no to razi, no bo po prostu dokładnie te postaci spełniają taką funkcję, że po prostu stają się tylko motorem napędowym akcji i nic ponadto. A drugi taki element, który mi się też wydaje, że nie do końca tutaj zagrał, to była kwestia takiej nadmiernej ilości informacji wrzuconej w jakiś jeden krótki dialog czy monolog, bo z kolei ja miałem z tym problem w paru momentach, jak mieliśmy ten odcinek w tej chatce i tam po prostu w którymś momencie doktor zaczyna nam wyjaśniać, jakby z czym my mamy do czynienia, to ja ci powiem szczerze, że ja chyba 3 razy przewijałem tę scenę, żeby w ogóle spróbować ogarnąć, o czym ona mówi, bo wiesz, bo nagle dostajemy dosłownie w 2-3 minuty jakąś teorię po prostu światów, czy wszechświatów równoległych, ona tam opowiada o jakichś swoich przeżyciach z przeszłości i tak dalej, i tak dalej. No i ja rozumiem, że to też pewnie w tym serialu często tak jest, że kiedy się spotykamy z czymś zupełnie nowym, czymś zupełnie nieznanym, czymś zupełnie obcym, no to trzeba widza wprowadzić szybko w żołnierskich słowach, w akcję, żebyśmy wiedzieli w ogóle, z czym mamy do czynienia. Ale niemniej, no mówię, w paru odcinkach miałem takie poczucie, że po prostu doktor nie mówi nawet tyle, wiesz, do bohaterów, do postaci, tylko prawie że wręcz się kieruje do widzów, żeby nam wyjaśnić coś, co jakoś tam funkcjonuje i wydaje mi się, że to też można by było poprowadzić lepiej, można by było zrobić to ciekawiej i nie zasypując nas po prostu, wiesz, od razu toną informacji. No, a jeszcze 2 zdania o tej śmierci popychającej fabułę, wiesz, to jest rzecz naturalna, nie? To czy to, nie wiem, w Archiwum X, czy w Supernatural bardzo często przed reklamami jest coś takiego, że nagle mamy postacie jakieś,
które kompletnie nie występowały do tej pory, gdzieś tam ich śmierć, która ma sprawić, że bracia tam przyjadą i będą dalej badać sprawę teraz w tym miejscu. I okej, to jest spoko, ja to rozumiem, taki wiesz, pakowacz paczek mógłby właśnie tak być prowadzony. Jest jakiś facet, który ginie, no i to popycha akcję, tylko że tutaj chcieli nam, nie wiem co chcieli osiągnąć, czy chcieli, żebyśmy my bardziej się wzruszyli, bardziej no mu współczuli. Tak. Ten zarys dla mnie nie był potrzebny, bo on mnie tylko wkurzał, a nie, że ja mu współczułem. Ja się tylko wkurzałem, że fajnego bohatera zabili. To u mnie zadziałało odwrotnie. Natomiast kończąc już to i jeszcze przejdziemy na dwa zdania o odcinek noworoczny, to jeszcze dla formalności. Czy ty czułeś tutaj jakąś nadmierną, nie wiem, feminizację? Czy czułeś, że twórcy popadają w ten, w to, co ludzie lubią sobie teraz mordę wycierać, czyli poprawność polityczną i tak dalej. Czułeś to, czy nie? Wiesz co, ja się tak zaśmiałem, przepraszam, ale to też miałem na koniec o to cię zapytać, bo widziałem w kilku miejscach, że ludzie właśnie narzekali bardzo mocno, że ten sezon jest taki sfeminizowany, że feminizm to się po prostu wylewa tutaj z każdego odcinka i właśnie taka jakaś równościowy przekaz i tak dalej, i tak dalej. Ja tego nie czułem. Znaczy w tym sensie, że wiesz, oczywiście tutaj występują tego rodzaju wątki. Mamy przecież cały odcinek właśnie Roza, który jest odcinkiem stricte o feminizmie i o rasizmie. Mamy wątek ten odcinek, do którego już też kilka razy wracamy z babcią Jasmin, który jest odcinkiem z kolei o, można powiedzieć, o religii, o konflikcie religijnym i tak dalej, i tak dalej. I tutaj mamy więcej tego rodzaju odcinków właśnie, które nam przemycają albo wątki feministyczne, patrz odcinek no z Wiedźmami, na przykład cały wątek doktora. Także tutaj tak naprawdę jest sporo tego rodzaju elementów, tylko że wiesz co, ja tego absolutnie nie odbieram jako coś unikatowego dla tego sezonu i dziwnego w tym serialu. No przecież jeżeli jesteśmy czy oglądamy serial, który opiera się opiera się po prostu na podróżach w czasie, no to logicznym jest, że jeżeli się pojawiamy gdzieś w przeszłości, no to będziemy mieli zestawienie tego, co było kiedyś, z tym, co znamy obecnie, więc jakby tutaj to, że wiesz, że wypływają różnego rodzaju właśnie wątki statutu kobiet w przeszłości, a teraz na przykład, czy właśnie wątki religijne, czy rasowe, no to jest dla mnie w 100% naturalne. No ja bym się zdziwił, gdybyśmy mieli wątek, wiesz, umiejscowiony właśnie w latach 50. czy 60. i gdyby nie było jakiegoś nawiązania do tego, że mamy czarną postać czy kobietę w latach 50., którzy się zachowują tak, jakby nie wynikało z tych czasów. Nie? No, dla mnie to jest tylko plus, że właśnie twórcy umiejscawiają odcinek wiesz, w konkretnym czasie i przestrzeni i starają się też do tych realiów nawiązywać. No, ja bym był zirytowany, gdyby tego nie było, nie? Gdyby te postacie się zachowywały w ten sposób, że nie wiem, jesteśmy właśnie w roku 1600, nie mamy polowania na czarownicę, przychodzi kobieta doktor i zaczyna wszystkim rządzić, a jej pomocnikiem jest czarnoskóry facet i nikt nie ma z tym problemu na przykład, bo to przecież to naturalne, że kobieta z czarnoskórym pomocnikiem wszystkim będzie rządzić. Nie? No to naprawdę, no ja nie rozumiem tego rodzaju krytyki. Ja mam dokładnie tak samo. Trochę się obawiałem gdzieś, czy twórcy nie pójdą taką najprostszą drogą, że skoro kobieta doktor, to zrobią to, wiesz, do kwadratu. No nie zrobili tego, moim zdaniem. W ogóle zarzucanie temu serialowi, że tutaj wypływa z niego feminizm, to jest dla mnie jakiś absurd. Mam wrażenie, że nie wiem, ktoś nie oglądał tego serialu i opiera się tylko na tym, że po prostu kobieta jest doktorem. To już w poprzednim sezonie, w 12 sezonie uważam, że dużo gorzej wprowadzono wątki homoseksualne, no bo partnerka, towarzyszka doktora była osobą o takiej orientacji seksualnej i ja na to narzekałem trochę, że to jest tak po chamsku, tak na siłę. Ona tam próbuje w wielu rozmowach na to zwrócić uwagę. Tutaj tego nie ma, absolutnie, w ogóle tak nie uważam. Kilka razy, tak jak mówisz, oczywiście jest na to nacisk, ale jest to tak podbudowane i tak dobrze zrobione, że dla mnie super. I to żadna nowość nie jest w tym serialu. I na przykład odcinek Rosa jest
dla mnie jednym chyba z, z najlepszych odcinków, bo w ogóle to wcale nie jest takie częste pokazywanie lat 50. od tej strony. Pamiętam King w Dallas 63 w książce na to troszeczkę zwracał uwagę, no ale na przykład już film chyba w ogóle tego nie podkreślał. Lata 50. to wiesz, różowe, wspaniałe lata, cudowne, inna epoka, przepięknie, a nie mówi się o tym, że nie wiem, czarnoskórzy mieli inne wejścia do autobusów, o tym jak się ich traktowali, jak ich traktowano. I ten odcinek to pokazuje. Ja nie przepadam za odcinkami, które w ogóle nie lubię, nie przepadam za filmami czy serialami o podróżach w czasie, które pokazują historyczne wydarzenia, bo to trzeba pokazać prawdziwe postaci i tak dalej, to zazwyczaj mi się wydaje niewiarygodne, a ten odcinek absolutnie mnie kupił i jego końcówka, gdzie bohaterowie biorą udział, chociaż nie chcą, a biorą po tej złej stronie udział w tych wydarzeniach, była fantastyczna. Naprawdę ten odcinek mi się bardzo podobał. I absolutnie, absolutnie nie uważam, żeby ten sezon, żeby z niego się wylewała jakaś poprawność polityczna, feminizacja, czy nie wiem, czy... Zresztą nawet jakby się wylewała, co to by było złego, no ale nie wylewa się i na tym skończmy. Dokładnie tak. Okej. Dwa zdania jeszcze o noworocznym odcinku. On opowiada nam historię jakiegoś wielkiego przeciwnika, chyba z którym ludzie walczyli gdzieś tam w okolicy IX wieku, jeśli dobrze pamiętam, którego pokonali i jego ciało podzielili na trzy części, rozjechali się po świecie, zakopali na 20 centymetrów, ale to nieistotne, w ziemi każdą z części. No i jeden, no bo to śmieszne było, jak oni kopali, tak. Jak tutaj nam narrator mówi, że to tak jest taka straszna rzecz, a tutaj zamiast 6 stóp pod ziemią, czy jeszcze głębiej, Nie idź w ogóle w to, bo tam ta wysepka i ten strażnik siedzący na tej wysepce pod palmą przez... stulecia. I kolejne pokolenia siedzące pod wysepką, no ale mimo wszystko to fajne było. Ten narrator wprowadzający nas w wydarzenia, potem przenosimy się do naszej wesołej brigady, która sobie ogląda różne sylwestry w całym wszechświecie. I dostałem wielki alarm na ziemi, ponieważ została odkryta ta jedna część tej istoty, która teraz ożyła. I oni lądują na ziemi i zaczyna się walka. Okazuje się, że, nie wiem, spoiler, nie spoiler, nieważne, trzeba to poruszyć. Okazuje się, że ten potwór jest Dalekiem. Chociaż już doktor wielokrotnie gdzieś tam rozprawiał się z Dalekami, ostatecznie chyba nawet ich wyzerował, wyeliminował, zniszczył cały gatunek. Tutaj mamy Daleka z IX wieku, który przeżył i który teraz chce zawładnąć całą ziemią. No i mamy walkę z nim. On się odbudowuje, rozbudowuje sobie tą swoją śmieszną zbroję. Tak jak mówiłem o tych poprzednich 10 odcinkach, że cieszyłem się, że nie było Daleków, nie było Cybermanów. Tak tutaj, gdy on wrócił, no to ci powiem, że dla mnie, ja się bawiłem fantastycznie. Uśmiech na ustach, do tego cały odcinek jest dużo bardziej dynamiczny. Taki w biegu, jest dużo akcji, dużo takiego ścigania, galopowania. No i jeszcze ten wątek ojca, który jest taką wisienką na torcie, fajnie spuentowany, dla mnie super odcinek. Ja bardzo lubię te odcinki świąteczno-noworoczne, one zazwyczaj są naprawdę bardzo dobre. No w tym przypadku może nie dostajemy niczego takiego pojechanego, wymyślnego, bo to tak bywało, tam Capaldi, pamiętam jak kiedyś na saniach jeździł ze Świętym Mikołajem, też świetny odcinek, ale właśnie odjechany gdzieś tam w tę stronę. Ale jak dla mnie super takie spuentowanie, podsumowanie i okienko do dobrej drogi dla tego serialu. No ja się w pełni zgadzam, dla mnie to był kapitalny odcinek, ja się też wyśmienicie na nim bawiłem i też wydaje mi się, że ten odcinek pokazuje, że jednak twórcy mają jakąś tam wizję z całości, bo chociażby to, że w tym odcinku mamy domknięcie całego tego długiego wątku na linii Graham Ryan i ojciec Ryana, dla mnie to było super, naprawdę. To ja nawet w którymś momencie się zacząłem obawiać, że oni
ten wątek z Partolą, bo tam jest taka jedna scena pod koniec z ojcem Ryana i ja sobie pomyślałem, nie, jak to zrobią w ten sposób, to się wkurzę, nie? Bo cały ten odcinek tak fajnie prowadzi cały ten wątek, wszystkie te relacje i mówię, to nie może się tak zakończyć. I zakończyli tak, że jednak stwierdziłem, okej, dobra, to nawet im się udało. Naprawdę, w tym odcinku dla mnie grało wszystko, naprawdę. Super odcinek. I od początku właśnie to, co wspomniałeś, ta podbudowa z tym narratorem, bardzo mi się podobały te postaci wprowadzone tam tych archeologów. Naprawdę to też jest wielka sztuka, żeby wiesz, w półtorej minuty jakiejś jednej sceny pomiędzy postaciami, żebyśmy my od razu ich polubili, a od razu polubiłem te postaci, naprawdę no całościowo. No nie zabili ich od razu, nie zabili, chociaż byłem przekonany, tak, że tak. Ten moment, jak TARDIS ląduje, a dziewczyna odchodzi, widzi te macki na ścianie, byłem przekonany, że w tym momencie już jej nie ma i mówię, no kurde, znów, nie? No znowu, a tutaj nie, na szczęście nie, także też się tym nauczyli, żeby nie zabijać fajnych drugoplanowych, czy tam piątoplanowych postaci. No, dokładnie tak. I cały odcinek właśnie bardzo fajny, bardzo bawiło mnie i rozczulało to, jak ten Dalek próbował zrobić sobie taką tą idiotyczną zbroję, bo to jak ja z żoną oglądałem ten serial, to tak żeśmy się do siebie śmiali, nie? Że w ogóle on cały czas jest tam podkreślany, że to jest ten zwiadowca, ten super, hiper, inteligentny jakiś tam zabójca i tak dalej, i tak dalej. I zamiast zrobić sobie jakąś zbroję, to on robi ten taki kask na kółkach po prostu, co było rozczulające na swój sposób, ale naprawdę nie, całościowo bardzo, bardzo dobry odcinek w moim odczuciu. No dobra, to podsumowując... Bardzo pozytywna recenzja nam wyszła. Myślałem, że to nie będzie tak. Myślałem, że ja będę bronił, a ty będziesz trochę bardziej narzekał. Ja jestem zadowolony. I to nawet bardzo zadowolony. Jestem, naprawdę bawiłem się wyśmienicie na tym serialu. Jak sobie przypomnę, jak się męczyłem, bo naprawdę męczyłem ostatnio 12 doktora, 10 sezon i oglądało mi się to ciężko. Tutaj nie miałem takiego momentu. Ja te odcinki, może gdybym oglądał tak, jak powinno się oglądać, czyli wiesz, odcinek tygodniowo, to może trochę bardziej bym narzekał, bo czekałbym na kolejne epizody, gdzieś tam pewnie zapominał o poprzednich, ten sezon by mi się rozmywał. Ja to obejrzałem w maratonie i to tak naprawdę w 2 dni, chyba po 5 odcinków mniej więcej i bawiłem się przednio. Naprawdę oglądało mi się to dobrze, te odcinki tak mi uciekały. Ja jestem jak najbardziej na tak. Mam nadzieję, że ta ekipa zostanie, że ta doktor nie odejdzie zbyt szybko z serialu, że dadzą jej rozwinąć skrzydła, dadzą jej też takie wielkie role i wielkie momenty, bo ona na to zasługuje. Ja jestem kupiony całkowicie tą interpretacją doktora i tylko liczę, że no kolejne sezony pójdą gdzieś tam o krok dalej, bo jeśli dostaniemy powtórkę, jeśli kolejne sezony będą robione według tej samej formuły, to pewnie już będę rozczarowany. No, traktuję to jako miękki, nowy start, jako trochę restart, jako nowe wejście w tę historię i liczę, że ona teraz zacznie się obudowywać i dostanę jakieś główne wątki, jakieś większe momenty, bo naprawdę ta doktor na to zasługuje, żeby fajnie zapisać się w tej historii. No tak wspomniałeś, że myślałeś, że się będziemy trochę bardziej nie zgadzać, no bo ja oglądając to też tak hurtem, to miałem w paru momentach takie poczucie trochę, że no takie letnie są te fabułki, ale całościowo właśnie jak się przygotowywałem do tego podcastu, jak wiesz, sobie przypomniałem te poszczególne odcinki, to właśnie nawet doszedłem do wniosku, że w tych odcinkach, które podobały mi się mniej, które mi gdzieś tam już uleciały z głowy od tej strony fabularnej, to były jakieś elementy, które mi się podobały. Także ja całościowo jestem zadowolony, bardzo, bardzo mi się też podoba ta nowa doktor, a ten odcinek noworoczny według mnie pokazuje, że tutaj twórcom trzeba dać kredyt zaufania, bo no, po prostu mają jakiś określony pomysł na to, co robią. No i teraz wydaje mi się, że po tym takim, tak jak się zgadzamy, bezpiecznym starcie z nowym sezonem, no to pytanie, w jakim kierunku pójdą w kolejnej odsłonie, bo też wydaje mi się, że to już utrzyma takiego procedurala, jaki mieliśmy w tym sezonie, jest raczej nie do zrobienia. Tym bardziej, że mówię, no tutaj będą musieli się skupić gdzieś tam też na rozwoju tych postaci pobocznych.
No ale ja z nadzieją patrzę w przyszłość i też oczekuję, że tutaj dostaniemy po prostu kolejny fajny sezon ze świetną doktor w roli głównej. Okej, okay, no to usłyszymy się pewnie przy następnym sezonie. Na niego przyjdzie nam trochę poczekać, bo to chyba gdzieś dopiero 2020 rok. Nie wiem nawet, czy jest już ustalona data. Tak pokazuje mi IMDb, że gdzieś tam w tej... Ja nie widziałem chyba na ten moment. W tej okolicy, no ale akurat ten serial przyzwyczaił nas do długich przerw. Były momenty, że faktycznie kolejny sezon leciał co roku. Były momenty, że te przerwy były dużo, dużo dłuższe. No, poczekamy, zobaczymy. Naprawdę jestem dobrej myśli, jeśli chodzi o przyszłość tego serialu. Natomiast na dzisiaj to będzie wszystko. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki. I do usłyszenia w przyszłości. Cześć. Cześć. You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!